Dobry wieczór Państwu, jest godzina 22.40, 16 października 2024 roku, środa. Otóż, moi mili Państwo, yy, trudno się skoncentrować na danym i jednym temacie, gdy w internecie, w przestrzeni medialnej jest tyle tematów, które rozbijają naszą uwagę na strzępy. Dlaczego? No bo różni mądrzy i mądrzejsi, ci, którzy chcą zarobić troszeczkę na reklamach, ci, którzy chcą zaistnieć, ci, którzy chcą się wylansować i jeszcze wielu, wielu innych, którzy mają różne swoje powody, korzystając ze sztucznej inteligencji, robią materiały na podstawie innych materiałów komentują komentarze innych komentatorów jakieś tam portale piszą jakieś artykuły Ci te artykuły przekładają z polskiego na nasz później z naszego na propagandę później z propagandy na pitu pitu ciotka Zielińska i w ten oto piękny sposób sobie robiąc nie tylko zasięgi ale jakąś popularność i pieniążki was mnie również okradają z czegoś, czego nie sposób kupić i odzyskać, czyli z czasu. Jak i ja, tak i pewnie wielu z Was łapie się na te różne tytuły, na te różne sensacje, na te różne popierduchy. Ciekawość nasza nieraz nie zna granic i łapiemy się na to wszystko. I zanim się obejrzymy, czas zleciał, zmarnowaliśmy go na popierduchy. A wiedza, którą żeśmy pochonęli, tak praktycznie niewiele w nas zmienia, niewiele wnosi w nasze życie, bo tyle, że poszerzyliśmy swoją świadomość, nie angażując tej świadomości i naszej osoby do działania, do pracy w kierunku tego, co już wiemy, zmarnowaliśmy swój czas, energię i potencjał, też marnujemy, bo gdyby posiąść wiedzę, która wnosi coś w nasze życie, w życie społeczeństwa, a później zamienić ją na praktyczne działanie, jest szansa na jakąś zmiany. Oczywiście, jeżeli będziemy to zaczynali od siebie, a nie tylko umoralniali, nie tylko gdzieś tam instruowali innych co i jak, w jaki sposób i kiedy mają z kim coś zrobić. No ale tak to już jest poukładane, że najczęściej cwaniacy, mądralińscy wykorzystują tych, którzy. Mają dobre i szczytne intencje, są łatwo wierni, bo myślą, że jeżeli oni nie mają apetyta na, apetytu na misia w zoo, to mogą spokojnie wejść do klatki i misiu nic im nie zrobi. A tu niestety system i ci cwaniacy, podobnie do misia, ładnie wyglądają, ale oszczą pazurki pod swoim futerkiem i... Niechybnie mają ochotę nas wpieprzyć, a przynajmniej nasz czas. Przechodząc do swojego ostatniego materiału, wynotowałem pokrótce jakoweś z niego wątki. Jedno z tego, co wynotowałem, jest dlaczego Rzeczypospolita Naturalna, dlaczego na przykład ktoś powie mocarstwo, naturalne mocarstwo polskie, inny znowu poruszy temat oszukańczego tematu, że Ziemia jest płaska, a nie okrągła, inny powie, że jeszcze taka. Powiem, moi drodzy, podobnie jak lecznictwo, słowiaństwo, patriotyzm, cała gama jeszcze setki tysięcy innych tematów, wszystko jest tematem zastępczym. Wszystko tylko po części dotyczy nas i do nas się odnosi, a w rzeczywistości jest tematem, który ma nas odwrócić, naszą uwagę i zaangażować nasze działanie w coś. Co nie zmienia tej rzeczywistości, która nas otacza, bo nie działamy w kierunku, w którym możemy dokonać zmian, czy nie działamy w kierunku własnej osoby, zmian własnej osoby, własnej świadomości, własnego toku myślenia, postrzegania rzeczywistości i własnego sposobu oddziaływania na tą rzeczywistość, na tą szarą codzienność którą podsyła nam system, a tym samym my tworzymy ten system. Stąd też chciałbym Państwu raczej odradzić, żeby takie tematy traktować jako tematy weekendowe. W weekend, kiedy chcemy się troszeczkę odmulić, to możemy sobie jakoweś popierduchy pooglądać, bo wyobraźcie sobie, że jakkolwiek by teren, który zajmują Polacy, nie nazwać czy Rzeczypospolita, czy tak, czy siak, czy mocarstwo, czy królestwo, czy cholera wie jak. Jakbyśmy tego nie nazwali, a nie zmienimy tego faktu, że to oni, czyli cwaniacy, rządzą wami i was wykorzystują, to zmiana tego nie ma żadnego sensu. Nic nie zmienia. To podobnie jak w tym dowcipie. Zmiana kobiety nie ma sensu, bo nawet jak zmienisz kobietę, to nic to nie zmienia. I tak jesteś z taką samą osobowością, bo kobiety to jest siła wyższa tej planety. To tak z przymrużeniem oka. Kolejny temat, który bym chciał tutaj zagaić to rządzący są zarządcami, a nie rządzącymi. Otóż moi mili, rządzący ani nie są zarządcami, ani rządzącymi. Bo ci, którzy są rzeczywiście rządzącymi, to my ich na obecną chwilę ani nie znamy, ani nie mamy świadomości, kto to naprawdę jest. Bo stoją gdzieś daleko w tyle, wydają polecenia po to, żeby narzędzia systemowe, służby mundurowe i wielu, wielu innych, włącznie z tymi, których niewielu nazywa rządzącymi, czyli z aktorami politycznymi naszego systemu, dokonać jakichś zmian na korzyść systemu który przynosi zyski właśnie tym rządzącym, a nie na korzyść systemu, który ma przynieść zyski suwerenom, czyli ludziom zamieszkującym dane tereny. O takich rzeczach możemy sobie tylko pomarzyć, a mrzonka może takowa się zdarzyć, jeżeli my zamienimy czynne medytowanie nad tym, jak i co zmienić na praktyczne działanie. Ale niestety widać z tego, że bez przywódcy, bez wodza nic się nie ruszy, a przez ostatnie dziesiątki lat jedynym wodzem i tym, który ruszał społeczeństwo były służby, a na obecną chwilę naszymi służbami zawiadują obce służby, a tamtymi zawiadują decydenci z pewnej przestrzeni finansowej, a tamtymi już rządzą koronowane głowy. Mocarstw, które przez setki, dziesiątki, czy może i tysiące lat byli kolonialistami. A o kim tu myślę, to już pewnie wielu z Was się domyśla. Miejmy nadzieję, że ta Anglia się kiedyś wyprostuje i tamten naród też zmądrzeje. Przepraszam za swój głos, ale szykuję się do roli głównego gubernatora Polski. Ziobry I trenuję na razie słaby głos dla symulacji słabego zdrowia. Oczywiście to jest żart. Złapałem jakąś chrypę. Nie wiadomo z jakiego powodu myślę, że to napoje gazowane tak wpływają na mnie. Kolejna rzecz, ci, którzy chcą kontakt ze mną, proszę o kontakt na Messengera. Poprzez Messengera ustalimy sobie jakieś możliwości kontaktowe czy to telefoniczne. Czy jakoweś inne które będą Wam odpowiadały. Budowa państwa. Następne: budowa państwa od podstaw. Otóż, moi mili, państwo my już mamy, instytucje państwowe, urzędy i tak dalej, wszystko jest. Teraz tylko kwestia, żeby tego nie rozpieprzyć, a żeby to wszystko zaczęło działać z korzyścią dla nas. Żeby tak się stało to musimy my pierw zmienić naszą świadomość, żeby wiedzieć co i jak funkcjonuje, a tym samym, żeby później łączyć się w grupy, od małych w coraz większe, budować nowe społeczeństwo. Kiedy będzie zbudowana większość nowego społeczeństwa, to później samo z siebie to już przeistoczy się i nasze, jak to się mówi, mądrości, nasze założenia, mądzie można zrealizować poprzez jakieś tam różne działania oddolne, nie pomijając polityki, a tym samym później wpłynąć na wszystkie instytucje państwowe, żeby działały na korzyść suwerena. Ale póki co to my musimy zacząć się zmieniać, musimy być aktywni. I tutaj nawiązując dla, do następnego tematu, który ktoś poruszył, budowa społeczeństwa z państwowego. Aha. Czy zmiana systemu z, z przedstawicielskiego na obywatelski. Otóż nie z innego powodu, jak właśnie z takiego, żeby był system obywatelski cały czas zachęcam, sugeruję, podpowiadam. I jak mantrę powtarzam, zaangażujcie się przede wszystkim w zmianę tego, co jest wokół Was, najbliższych środowisk. Zaangażujcie się w życie społeczne. W przestrzeni Waszej wsi, miasta i gminy. Jeżeli tam się zaangażujecie, nabędziecie świadomości, jak to wszystko funkcjonuje, nabędziecie świadomości, jakie są powiązania, układy, układziki, pociotki, kto tym rządzi. Jeżeli uda Wam się zmienić to w przestrzeni Waszego akurat otoczenia, czyli wsi miasta, czy gminy, i tam już będzie wszystko po waszej myśli. Większość wasza będzie rządzić takim terenem jak Wieś czy miasto i to według Waszych wytycznych będą podejmowane decyzje, wtedy takie społeczeństwo ma szansę wystawić swojego kandydata i przedstawiciela do powiatu i później trzeba się zainteresować na tyle intensywnie powiatem, żeby w powiecie powtórzyć ten sam ruch, co powtórzyliście w swojej wsi, czy w mieście bądź w gminie, i żeby wasz powiat działał z korzyścią żeby to był powiat, który, w którym zaangażowana jest większość społeczeństwa w życie społeczne i żeby taki powiat zaczął działać na korzyść tego rejonu, na korzyść społeczeństwa w tym rejonie. I jeżeli tak będzie, to później coraz wyżej, coraz dalej naszych przedstawicieli miejskich, wiejskich, gminnych, pchając do powiatów, z powiatów przepychamy ich do województwa i coraz wyżej. I w taki sposób jesteśmy w stanie... Dopchać się do samej góry, i jeżeli większość społeczeństwa w naszym kraju uda się zaangażować do działań społecznych i dojdzie do tego, że w myśl wspólnego celu będziemy mogli podejmować wspólnie decyzje, wtedy nasz kraj nie wiadomo kiedy, nie wiadomo jak, jakby niby przez wstrknięcie palca po kilku być może dekadach zmieni się, ale póki nasze społeczeństwo jest leniwe i ciągle liczy na cud i na jakiegoś zbawiciela pana Bartoszewicza, który wyskakuje mi już z lodówki. Ja do lodówki zaglądam, patrzę, uu, nie ma Bartoszewicza, jest dobrze. Jest dobrze, wychodzę na podwórko, mówię, o, nie czai się za rogiem. Także u mnie jeszcze propaganda Bartoszewicza nie dotarła, ale według mnie pan Bartoszewicz, jak to już niejeden powiedział, to jest taki nowocześniejszy, bardziej intelektualny kononowicz naszych służb. Służby promują człowieka, który ma nas oczarować, zaskoczyć, bo pozwolono mu mówić wszystko, to co według sztucznej inteligencji zostało już skumulowane, zagęszczone w taki gęsty sos co ludzie chcą mu słyszeć i ten pan właśnie to mówi. To, co ludzie chcą mu usłyszeć, będą mu przyklaskiwać i nie daj Panie Boże, jeżeli by wystawił kołą dupę i powiedział, że on z własną gołą dupą będzie parą prezydencką, to ludzie na to zagłosują. Także w jednym ciele dwa, dwa istoty będą. Tak to moi mili widzę. Cóż dalej? Czy budować państwo równoległe? No otóż moim przekonaniem nie ma sensu budowania państwa równoległego, tylko tak jak wspomniałem, trzeba zachęcić, zaangażować, pociągnąć za swoim działaniem ludzi do działania społecznego. Kiedyś były różnego rodzaju czyny społeczne, a teraz nie wiem, czy życzyć Wam kolejnej klęski, żebyście się zaczęli jednoczyć? Bo jakżeście pewnie zauważyli, obserwując media, i swoje środowiska zaczynamy się jednoczyć wtedy, kiedy jest ku temu potrzeba i jakaś klęska. Ale to klęska musi inicjować tą potrzebę. Jeżeli nie ma jakiejś klęski, jeżeli nie ma poważnej rozpierduchy, a są dobre baterie w pilocie, zimne piwo w lodówce, stara się nie przypierdziela, że nic nie robię, tylko siedzę przy telewizorze, żłopie browarz czy z po popierduchy uskuteczniam, to już jest dobrze i nie ma powodu do zmian tak jest w naszym społeczeństwie a jeżeli stary przyniesie wypłatę coś tam rzuci jak to się mówi na stół nie bije a częściej bzyka to też już nie jest źle i pani jest zadowolona z tego jak jest i co się dzieje także moi mili jak ktoś ma pecha to w drewnianym kościele cegłą dostanie a jak ktoś ma farta to mu córka z parcem w ciąży zajdzie Dlatego moi mili życzę Wam, żebyście mieli farta. Życzę Wam tego, żebyście szerzej otwierali oczy, bo coraz więcej objawia się w przestrzeni internetowej tych wszystkich Zbawicieli, tych wszystkich, którzy mają koncepcję, tych wszystkich, którzy mają jakieś wytyczne wizje, wizjonerzy się, rodzą jeden po drugim. Zbawiciele, cholera wie kto jeszcze. Kandydatów na prezydentów, tak jak wspomniałem, niebawem będzie więcej niż wyborców, żebyście się obudzili, żebyście popatrzyli na to wszystko i żebyście się zastanowili. Czemu to wszystko ma służyć? Bo w moim przekonaniu, według mojej wiedzy i obserwacji, nie ma żadnego zorganizowanego ruchu oddolnego. Nie ma mowy o jakimkolwiek skutecznym ruchu oddolnym, bo gdziekolwiek okiem nie sięgniesz, uchem nie chcesz posłuchać i palcuszkami nie rozszerzysz troszeczkę tych haszczy patriotyzmu i propagandy, patrzysz, a tam już siedzą przedstawiciele różnych służb, niekoniecznie naszych. Tuż moi mili, służby zadaniowcy Yy, różnego rodzaju jeszcze cudacy, którzy robią odpowiednie notatki, są wszędzie. I to wszystko idzie do tego, żeby tak to zorganizować na bazie wszelkich technik manipulacji, wszelkich yy, metod socjotechnicznych, żeby Wam się wydawało, że to dzięki Waszej inicjatywie, według Waszych poglądów, według Waszych zamierzeń, według tego, co wy chcecie, idą zmiany. I to wy bierzecie udział w tych zmianach, i to wy jesteście inicjatorami. Taka rzecz ma miejsce, ale w gruncie rzeczy z boku są podpowiadacze dla co niektórych zadaniowców, którzy kształtują początek danego kierunku, a później tylko Was odpowiednio profilują poprzez swoją propagandę. Jak mi troszeczkę... <laughs> to się mówi ląd się odpali, to naprawdę zacznę wymieniać z nazwiska, z nazwy kanałów, zacznę komentować te ich wypociny, bo to co odpieprzają, to naprawdę już zakrawa od zgrozo na potępienie. Ale to co oni robią, to jeszcze pół biedy, ale to co ludzie wypisują pod ich filmikami, to jak bardzo ludzie są zaciemnieni, otumanieni, jak bardzo ludzie są zachwyceni nimi wszystkimi, to naprawdę ja się nie dziwię, że w naszym kraju jest tak jak jest, bo ludzie dali się złapać na tych, którzy fajnie mówią, na tych, którzy mówią to, co my chcemy usłyszeć, na tych, którzy nas podpuszczają i na tych, którzy są akceptowani przez służby, wspierani przez służby, przez sztuczną inteligencję, która zawiaduje akurat pewnymi tematami, przez służby, które zawiadują sztuczną inteligencją. I tak w koło Macieju wszystko się kręci, a naród jest dalej durny i idzie w kierunku tego, żeby być oskubanym. Pamiętajcie, jak w naszym kraju dojdzie do tego, że niewiele się zmieni, a sytuacja znacznie się poprawia, to znaczy się, że przybysze z obcych terenów już zaczynają powoli układać się w interesy na terenie naszego kraju i okolic. Jeżeli będą układali się w interesy na terenie naszego kraju i okolic, to Wam się sytuacja troszeczkę podniesie, bo z tego co moglibyście dostać, dużo, dużo więcej, dostaniecie 10%, a to już będzie wystarczająco, żeby pozamykać Wam gęby. Mam tutaj na myśli akurat wszelkie bogactwa naturalne, które są pod skorupą ziemi naszego kraju. Jeżeli oni już tutaj osiądą, to już będą powoli was kupować, jak niewolników, taką namiastką tego, co wam się należy. Nie uwłaszczą narodu na dobrach naturalnych, podobnie jak to jest w Norwegii, tylko uwłaszczą naród na, na naiwności, na iluzji, na propagandzie, na takich popierduchach, jak to kiedyś było. Jak to mój kolega dawno w temu w szkole wspomniał, mówi, Polska to taki kraj, w którym więcej się eksportuje węgla niż wydobywa. I tak samo tutaj będzie. Będą wam pieprzyć, że nasze PKB rośnie, że Polska staje się potentatem w tym, w tamtym i w sramtym, w gruncie rzeczy, jak zaczniecie się interesować troszeczkę białym wywiadem, zaczniecie się interesować życiem społecznym, gospodarczym i politycznym i po w internecie która spółka do kogo należy, kto nią zarządza i kto z niej czerpie korzyści, jakie pieniądze wyciąga, to złapiecie się za łeb, na jaką kasę Was skubią, i jakie pieniądze przeciekają przez palce i idą na rzecz obcych interesów, obcych inwestycji pod plakietką Polska, tylko Polskie i patriotyzm i cholera wie co jeszcze. Więc moi mili, czas się ocknąć, czas się obudzić, czas zacząć. Patrzeć na tych, którzy dobrze mówią, którzy ciągną nas w tym kierunku, że stańmy po tej stronie, czy po tamtej stronie, po stronie Brexitu, czy po stronie białych kapeluszy, sruszy. A ja mówię krótko, wszyscy wypierdalać. Przepraszam za słownictwo, ale to tak dla pikanterii, żeby podkreślić nie tyle moje emocje, ile to, że wszyscy to mam na myśli stare służby do kąta. Jeżeli chcecie się. Nie wiem, zadośćuczynić za to, co już żeście zrobili wcześniej, to czas skłonić się w kierunku tym, żeby naprawiać to, co zostało spieprzone, zanim ludziom puszczą nerwy, bo z tego, co powszechnie jest wiadomo, cała zachodnia Polska z dużym naciskiem na Dolny Śląsk, aż po Górny Śląsk, aż tam za Opole, jest tak, jakby to ładnie nazwać, przygotowana. Na wszelkie zdarzenia, że to, o czym wspomina Ator, że on będzie wspierał naszego premiera Tuska, jeżeli będzie działał tylko w kierunku tym, żeby nie posłać żołnierzy na wojnę, żeby Polska nie brała udziału w tej wojnie, żeby nasi żołnierze nie brali udziału w konflikcie wojennym na terenie Ukrainy, to wam powiem tak, rób ta, co chce, ta, jak powiedział Owsiak, ale powiem wam jedno, że jeżeli Polska wejdzie w konflikt zbrojny, jeżeli zaczną się dziać jakieś akcje na terenie Polski, to reset, o którym było wspomniane, niewątpliwie się zacznie. To reset, o którym nie macie pojęcia. Bo jeżeli system wypluł ludzi, którzy mają wiedzę, doświadczenie i wiele innych rzeczy i niekoniecznie muszą posiadać akurat broń przy sobie, ale posiadają umiejętność posługiwania się bronią, to dla nich zdobyć broń, czy dostarczyć im broń, to będzie tak. Byli tacy koledzy, którzy też mnie zachęcali. Krzysztof różnie jest, zrób sobie pozwolenie na broń. Nie wiadomo co i jak może się przydać. Otóż <laughs> moi mili, mając świadomość tego, że na jakąkolwiek broń bym sobie nie zrobił pozwolenia czy to pozwolenie kolekcjonerskie, czy sportowe, czy takie, czy srakie to muszę się wysilić na jakiś wydatek rzędu tam kilku tysięcy, żeby mieć do tego szafę, żeby to, żeby tamto, żeby sram to. Już pomijam pozwolenie, bo z tym by nie było największego, myślę, problemu, ale później regularne jakieś mogłyby się zdarzać kontrole, to, tamto, siamto, a to, że system by wymyślił akurat w moim kierunku powody, żeby mnie regularnie kontrolować, to tylko byłoby to uciążliwym dla mnie. A ja mówię, że najlepszą bronią na obecne czasy jest odwaga i chęć do działania rozsądnego, niekrzywdzącego a destrukcyjnie działającego na system. Więc moi mili, mi jest broń do niczego niepotrzebna, bo bym miał tylko z tego powodu, jak to się mówi, niepotrzebne może nie tyle problemy, ale troszeczkę zachodu i troszeczkę różnych komplikacji związanych z tym, żebym posiadał jakąś tam klamkę. Moi mili, ja przebranżowiłem i przekwalifikowałem się tutaj też, żeby mieć troszeczkę więcej możliwości i opcji pracy, na hydraulika na instalatora, więc potrafię posługiwać się gazrurką pomimo, że na montaż gazu nie mam uprawnień, wiem jak tym się posługiwać, wiem jak to działa wiem jakie tego są skutki, więc moi mili, kopyto mi nie jest potrzebne do niczego a i żywych, wśród żywych wrogów też już nie posiadam, więc moi mili, rzucenie klątwy na prze, moich przeciwników mi wystarczy. A gaz rurka jest wystarczającym środkiem do przymusu bezpośredniego, żeby zniechęcić danego delikwenta do tego, żeby chciał na mnie wpłynąć destrukcyjnie. To tak troszeczkę humorystycznie, bo widzę, że tutaj w przestrzeni internetowej, politycznej i społecznej to chyba będzie trzeba się przekwalifikować z takiego pitu-pitu na jakiegoś standupera, bo widzę, że stand-up, jak to wszyscy nazywają, kiedyś to był kabaret, a teraz stand-up, jak ja to mówię, jest dość popularny, za to nic nie grozi, a przy tym można sobie przy tym coś uciułać, bo jak zauważycie, czy to Abelard Giza, czy Lotek, czy inni, to są tacy sami jak ci politycy, tylko politycy potrafią robić was w chuja, robić kabaret, używając słów wulgarnych. I stoją na czele i są znani i lubiani przez tych, komu przynoszą korzyści. A chłopaki akurat z tych nowoczesnych kabaretów też są znani i lubiani, zarabiają nowe pieniądze, też potrafią używać słów wulgarnych, żeby określić rzeczywistość. Tylko tym samym do standuperów nie będzie się w przyszłości strzelało. A do tamtych różnie może to być. Bo tak jak już wspomniałem, Tereny, które wymieniłem są tak dobrze zaopatrzone w różnego rodzaju broni i amunicję, a wszelkie środowiska zadaniowane do tego, żeby infiltrować takie społeczeństwo, które nie jest głupie, zostały dość skutecznie oszukane i służby akurat gówno wiedzą z tego, w co jestem przekonany na 90,9% że służby wiedzą tylko o tym, co same zorganizowały, a o tym, co się zorganizowało, to przekonają się właśnie, jak nasz kraj wejdzie w konflikt i dojdzie do jakiejś rozpierduchy, a wtedy zobaczycie, co się będzie działo. I tu mocno bym się zastanowił, czy wszyscy akurat i uczestnicy tej rozpierduchy, którzy będą namaszczeni przez system, czy różni inni zadaniowani czy nie powinni się głęboko zastanowić nad tym żeby stanąć po odpowiedniej stronie żeby nie stać się ruchomym celem na tej obieznej szczelnicy. także moi mili troszeczkę powiedziałem troszeczkę wam nawciskałem troszeczkę wam natłumaczyłem co z tą wiedzą zrobicie to już jest wasza sprawa ja mam nadzieję że się troszeczkę zreflektujecie pójdziecie po rozum do głowy i zrozumiecie podstawę tego, żeby zaistniały zmiany, to wy musicie zacząć działać i wy musicie się zmieniać. A tu mam na myśli to, że czas sobie uświadomić, że niepotrzebny jest nam guru, niepotrzebny jest nam przewodnik stada pośród baranów wierzących w cudotwórcze działanie polityki i zbawicieli ale potrzebna jest nam odwaga i świadomość tego, co trzeba zrobić. A to, co trzeba zrobić, to przede wszystkim ogarnąć wokół siebie. Jak już ogarniecie wokół siebie i będziecie czuli się przy tym bezpieczni i na tyle pewni siebie, że odwaga w was zagości, wtedy tą odwagą i działaniem zarażajcie, zachęcajcie, mobilizujcie do działania pozostałych. Jeżeli tak się będzie działo, to nikt krzywdy wam nie zrobi, bo nikt z człowiekiem zdecydowanym i świadomym nie podejmie otwartej walki z racji tego, że człowiek ma odpowiednie argumenty merytoryczne i działa w oparciu o odpowiednie argumenty i to te argumenty są jego siłą, a nie musi po prostu urgażywać siły jako argumentu. Także moi mili. Myślcie, słuchajcie, analizujcie i zacznijcie pokazywać palcem. Zacznijcie się zastanawiać, co dany człowiek chciał wam przekazać, jaką robi retorykę, w którym kierunku was prowadzi. Nie wierzcie w żadne jakieś brexity, poleksity, popierduchy. W jakiś układ pamiętajcie po to, żeby społeczeństwo wtrzymać Zawsze w zaryja krótko za uzdę, muszą istnieć podziały. Dziel i rządź, to powiedzenie nie wzięło się z kosmosu, tylko z doświadczeń ludzkich. A to, żeby podzielić, wystarczy wyznaczyć dwa punkty. Białe i czarne i ludzie później jedni idą za białym, drugie idą za czarnym. Jeżeli to jest niewystarczające, Alternatywę zaczyna się tworzyć, tak jak w polskiej polityce stworzyło się alternatywę między pis APO, a PO, stworzyło się jeszcze kilku, kilka innych podpartyjek, popierduch, a ludzie idą w tym kierunku zamiast sami dokonywać zmian. Niezależność finansowa, zawodowa jest niezależnością postępującą, postępującą ale przed tym musi być niezależność tutaj w myśleniu. Masz niezależnie od tego jakie popierduchy cisną ci do łba, jaką propagandę ci wciskają, jakie bajki i kłamstwa ci cisną, ty masz wiedzieć swoje. Nie wiedza najmądrzejsza, ale wiedza oparta na doświadczeniach, wiedza oparta na faktach, która ma iść w myśl wyznaczonego celu, którym to celem ma być właśnie zmiana nas. Zmiana nas społeczeństwa, nie zmiana systemu. Jeżeli nasze społeczeństwo będzie się zmieniać i będzie jego funkcjonowanie oparte na wartościach moralnych, wtedy system sam się zmieni, przekształci się, ale to my musimy się zmieniać. Dopóki to my nie zaczniemy myśleć, że to, co nas otacza, to jest nasze i musimy o tym dbać. O to dbać, a nie, że mam to w dupie, to nie moje. Nie. Spadł papierek, zwracasz uwagę, koledze, śmiecisz nie to podnoszę, wrzucam, nikomu się kręgosłup nie złami, jak się schyli i podniesie papier. Jeżeli będziemy robić tak wszyscy, zaoszczędzimy pracę tym, którzy sprzątają i dbają o porządek w naszym środowisku, a tacy ludzie będą mogli być wykorzystywani do innych celów. I w ten sposób, jeżeli my będziemy się angażować wszyscy w nasze życie społeczne, sprzątanie wokół nas, w ten sposób zrobi się czystsza i lepsza do życia przestrzeń społeczna. Jeżeli ktoś czegoś nie zrozumiał, proszę o zadawanie pytań. Jeżeli ktoś akurat zrozumiał, podziela moje akurat poglądy, bądź ten cel, który sobie wybrał, jest po części tym celem, który ja pokazuję, czyli zmiana społeczeństwa poprzez zmiana siebie, a tym samym i system się zmieni. Jeżeli to zrozumiecie, jeżeli zrozumiecie też to, że podstawą tego wszystkiego jest nieświadomość społeczeństwa, że jesteśmy uzależnieni. Z uzależnieniem się, pamiętajcie, nie walczy. Uzależnienie eliminuje się poprzez zmianę nas. Jesteśmy uzależnieni od systemu. Jeżeli, jeżeli będziemy myśleć kategorią człowieka uzależnionego, to jeżeli posiądziemy odpowiednią wiedzę odnośnie. Mechanizmów uzależnień, jeżeli posiądziemy odpowiednią wiedzę od tego, w stosunku do tego, jak eliminować za wszelkie zagrożenia i uzależnienia, to zrozumiemy też ten prosty fakt z biegiem czasu, że z uzależnieniem nie należy walczyć, bo ono jest silniejsze od nas. Gdyby nie było silniejsze, nie uzależniłoby nas, a uzależnia nas najczęściej z powodu tego, że nie umiemy dać sobie rady z tym, co nas otacza. Z emocjami, które akurat nami targają na skutek tego, że nie godzimy się na coś, co się dzieje. I jeżeli nie godzimy się z takimi emocjami, chcemy uśmierzyć coś, i w ten sposób alkoholik pije alkohol, palarz bierze za papierosa, mówi: Jak chcę zapalę, to mi przejdzie, uspokoi się, narkoman bierze dawkę, a człowiek uzależniony od systemu włazi w ten system, szuka alternatywy w systemie. Idzie w układy, idzie w bitcoiny, pcha się w sztuczną inteligencję, nieumiejętnie ją wykorzystując, wchodzi w służby, wchodzi we współpracę ze służbami, robi różne głupie rzeczy, bo jest uzależniony i widzi nadzieję i szanse yy, we współpracy i w funkcjonowaniu w systemie. A to trzeba po prostu zrozumieć, że system jest właśnie tym problemem, który nas dotyczy i należy się uwolnić od tego systemu. Żeby alkoholik uwolnił się od systemu swoich problemów, czyli od alkoholu, musi zrozumieć to, żeby po prostu przede wszystkim z nim nie walczył. Walka nas wypala, osłabia i tym samym wracamy z powrotem do uzależnienia. Więc nie walczymy z naszym systemem, uznajemy w stosunku do niego nie bezradność, ale bezsilność, podobnie jak słabszy, mniejszy człowiek uznaje bezsilność w stosunku do wielkoluda 120-150 kilo, nie wchodzi z nim na ring po to, żeby dostać skuteczne wpierdy, które zapamięta do końca życia, tylko po prostu mówi Hola, hola, widzę zagrożenie, widzę swoją porażkę już oczami wyobraźni. To nie ma najmniejszego sensu. Taka walka wycofuje się. I nie wspieram, i taki klient, który nie ma możliwości, regularnie komuś spuścić w pierdziel, kto się sam do tego pcha, z biegiem czasu staje się bezużyteczny. Jeżeli taki siłacz, który bił ciągle słabszych i bezradnych, nie ma co robić, to musi się zaangażować do czegoś, z czego będzie mógł żyć. Taki siłacz musi wziąć się do roboty. Najlepiej do łopaty, więc system też należy zagonić do łopaty. Należy go zaprząc do roboty na naszą korzyść, na korzyść społeczną, żeby robił to, co my chcemy robić, a nie żebyśmy my robili to, co system chce. Czyli alkoholik robi to, co alkohol mu podpowiada. Alkohol zawsze robi spustoszenie wełbie i robi z reguły głupie rzeczy. Tłumacząc sobie tym, że przecież wszyscy piją, to ja piję, przecież nie piję tak wiele, bo jeszcze nie siedzę w kryminale bo jeszcze nie leży na ulicy, pies mi do ucha i tak samo tłumaczymy sobie funkcjonowanie w systemie. Jeszcze nie jest z nami tak źle, bo nie jestem konfidentem, bo nie wlazłem w politykę, ale idę w bitcoiny, bo, a, bo trzeba mieć korzyści, z czegoś trzeba żyć. Dupa, wszelkie giełdy bitcoiny i cała reszta tego handlu cię oszławi. Jest kupę takich, którzy wam fajnie mówią, uchodzą za ludzi duchowych, wizjonerów, i jeszcze cholera wie kogo, a pchają was, System, w nowe narzędzia systemowe po to, żebyście to wy zasinali swoją energią, finansami z wizją czerpania korzyści, żebyście zasilali ten system. Od tego trzeba trzymać się jak najdalej, to trzeba dostrzegać, ale żeby tak się działo, trzeba pewne etapy swojego życia przejść, trzeba pewną wiedzę pochłonąć. Jeżeli pochłoniemy taką wiedzę, jeżeli będziemy między sobą dawać przykłady, wymieniać doświadczenia, będziemy się tym samym sami edukować i do tego nie będą potrzebni nam jacyś wielcy guru, wielcy myśliciele, wielcy cwaniacy, którzy fajnie się nauczyli mówić według wyznaczników i wytycznych systemowych cwaniaków po to, żeby nas zwabiać w swoje sidła. Nie. Wszyscy wąt, jak powiedział kiedyś Cejrowski, Cejrowski też wąt, nie będziesz nami tutaj zarządzał swojej przestrzeni propagandowej, Bierzemy się sami za to, co nas dotyczy, a nas dotyczy życie doczesne tu i teraz, więc jeżeli mamy na siebie, mamy wpływ na tu i teraz, jeżeli mamy wpływ na tu i teraz, to przyszłość nie jest nam straszna, a przeszłość możemy spokojnie mieć w dupie i zaglądać w nią tylko po to, żeby wyciągać wnioski na podstawie popełnionych błędów, na podstawie doświadczeń, jakie żeśmy przeżyli. Także moi mili, myślę, że wystarczy tyle moich wypocin, tyle mojego gadania. Jeżeli czegoś nie zrozumieliście, to tak jak powiedziałem, pytać, dowiadywać się, kontakt ze mną przez Messengera. Jeżeli nie, to tutaj na YouTubie możecie jakoś tam się między sobą, bo co niektórzy mają już na mnie jakoweś namiary, ale proponuję Messenger. A później zobaczymy, jak dalej. Dziękuję za uwagę, dziękuję za poświęcony czas. Mam nadzieję, że nie namąciłem Wam za bardzo w głowie. Życzę Wam pogody ducha, życzę Wam spokoju, do miłego usłyszenia i zobaczenia. I sorry, że zbyt często nie kręcę, ale nie chcę Wam za dużo naraz do głowy wrzucać. Chcę, żeby tą wiedzę, którą Wam przekazuję, te tematy, o których wspominam, żeby Wam gdzieś tam powoli się przetrawiły w głowie, żebyście mogli na bazie własnych doświadczeń, na bazie własnych spostrzeżeń, na bazie porównań z różnymi innymi. Yy, ludźmi, którzy są na YouTube, są w przestrzeni medialnej, mogli to wszystko skonfrontować i zastanowić się, ile jest racji w tym, co mówię, a może mówię coś nie tak, to wtedy postawcie mi kontrę, postawcie inne założenia, a ja będę starał się Wam wytłumaczyć to w miarę, w prosty sposób, bez zbędnej filozofii, bo tak jak często powtarzam, sukces tkwi w prostocie, nie należy tego mylić ani z prostatą, ani z prostactwem. I w tym temacie należy iść do przodu poprzez prostotę. Jeżeli mam wkręcić śrubkę, biorę śrubokręt, przykładam do śrubki, wkręcam ją. Jeżeli mam wbić gwoździa, biorę młotek, wbijam gwoździa z tą ostrożnością, żeby nie przyłożyć sobie gdzieś po paluchach, bo wtedy ujawni się nasze bogate słowiańskie słownictwo określające zdarzenie, które przed chwilą miało miejsce. Orzesz, do miłego zobaczenia. Pozdrawiam.